to dobrze, że dzisiaj wraca ten pomysł, wraca wola ze strony TP Orange'a, właśnie to nie wiem, którą nazwę teraz używać, ale trochę taka konstatacja rozczarowania, że po drodze musiały minąć trzy lata i pojawić się kary ze strony Komisji Europejskiej za nadużycia, za e, no, niedociągnięcia e, w zakresie traktowania operatorów e, alternatywnych. Na koniec można o tym wszystkim zapomnieć e, i powiedzieć e, tak, skupmy się na tym, co e, niesie przyszłość, e, skupmy się na e, rozwoju infrastruktury. E, to są olbrzymie inwestycje, ciężko jest je ponieść jednemu tylko e, operatorowi i to bez względu na skalę. Tym samym współpraca wydaje się być dobrym sposobem na jej rozwój. Mamy bardzo bieżącą operacyjną współpracę z telekomunikacją polską. My jesteśmy jako Netia największym klientem telekomunikacji polskiej. Na ich łączach operujemy i dziesiątki, setki milionów złotych odprowadzamy do TP z tytułu opłat za korzystanie z tych łącz. Więc ta współpraca jest na bardzo różnych poziomach. I takie wzajemne wyczekiwanie nie jest potrzebne. Mamy nawet zaplanowane jakieś robocze spotkania, żeby zacząć zastanawiać się, jak do tego podejść, a nie czy tego rodzaju współpracę rozpoczynać. To trochę są rozłączne sprawy. Mówimy o przyszłości, kiedy poruszamy temat budowy infrastruktury. No jednak przeszłość, jak powiedziałem, niechlubna. Kara już nałożona przez Komisję Europejską, a teraz potencjalna sprawa sądowa, no są konsekwencją przeszłych zaniechań, niekoniecznie muszą być ze sobą łączone.